Witam, przedstawiam rower Dartmoor Primal Intro 29 w rozmiarze M z roku 2020. W tym filmie nie będę szczegółowo opisywał samego Primala, tylko skupię się na tym, co warto wymienić, żeby taką podstawową wersją trailówki jeździło się lepiej i wygodniej, nie podwajając przy tym wartości roweru. Linki do części, które użyłem do jego przeróbki, znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Moim zdaniem najważniejsze są trzy punkty styku z rowerem. Bo jak tu ostrzej jeździć lub coś przeskoczyć, kiedy nogi spadają ci z pedałów? Dlatego takie tanie platformy, które zwykle są w zestawie i nadają się jedynie do jazdy rekreacyjnej, muszą zniknąć. Sensowne pedały z wymiennymi pinami i dużą platformą na łożyskach maszynowych znajdziesz poniżej 100 zł. Za 150 są już sprawdzone hateki, a od 200 do 300 wybór jest już ogromny. Uważam, że nie warto kupować droższych metalowych pedałów, kiedy kompozytowe są równie wytrzymałe, a przy tym lżejsze i tańsze. Nie zrobisz też dłuższej trasy, jeśli siodełko będzie ci się kojarzyło jedynie z torturami. Tutaj niewygodny Arrow został zmieniony na Dartmoora Leafa, który ma większy kanał środkowy i jest lepiej wyprofilowany. Ale siodełko to kwestia bardzo indywidualna. Zazwyczaj jego koszt to 100 do 300 zł. Ostatnim punktem są chwyty. Bo jak tu normalnie trzymać kierownicę, kiedy gripy zachowują się tak? Te zostały wymienione na porządne i trwałe ergony, których cena zaczyna się od 60, a kończy na 130 zł. Niezastąpionym elementem trailówki, której często brakuje w najtańszych rowerach, jest sztyca regulowana. Jeśli tylko budżet ci pozwala, nawet się nie zastanawiaj. Szczególnie, że w promocji można ją kupić naprawdę tanio. Niezwykle ważne są też opony, ale akurat te WTB nie są najgorsze i ostatnimi czasy producenci chyba zrozumieli, że ludzie na to patrzą i zaczęli wsadzać lepsze gumy. Dlatego trail bossów nie ruszam, a taka standardowa cena za komplet to 300 do 500 zł. Niestety oszczędności najczęściej pojawiają się w zawieszeniu. Ten tutaj Santur nie dość, że ma stalowe lagi, to jeszcze pracuje na sprężynie i nie powietrznej, też stalowej, przez co waży grubo ponad 2,5 kg. Na szczęście jest dużo ogłoszeń z tańszymi RockShoxami, jak tą 3,5, które często od razu po zakupie nowego roweru bądź bajka wymieniane są na Pajki, Liriki i Foxy. Zwróć tylko uwagę, żeby kupić wersję Gold z lagami aluminiowymi, która jest dużo lżejsza i posiada lepsze bebechy. Da się je kupić od 600 do 1000 zł. Lepsze Yari i Revelation to ceny od 1000 do 2000 zł. Seryjny napęd SRAMA 1x9 byłby wystarczający i po serwisie nawet działał dobrze, ale ta oldschoolowa przerzutka nie miała sprzęgła, a to ją z miejsca skreśla. Zamiast niej zainstalowałem mieszankę Shimano Dore 5100 i XT8000 1x11. Tutaj koszt może być bardzo różny i wahać się od 300 do ponad 1000 zł. Kiedy już nic nie przeszkadza ci w wygodnej jeździe i możesz rozwijać swoje umiejętności, wypadałoby móc się szybko zatrzymać. Ten rower został kupiony w stanie delikatnie mówiąc średnim. Hamulce nie działały w nim w ogóle, ale kiedy się je odpowietrzy i zadba takimi specyfikami oraz wymieni klocki za całe 20 zł, to okazuje się, że nie są już takie złe. A jeśli będą nadal dla ciebie za słabe, to nie musisz od razu wydawać 1000 na nowe. Można na początku wymienić same tarcze na większe i wydać na to niedużo, ponad 100 zł. Na samym końcu zająłbym się takimi rzeczami jak korby, które też nie są już takie drogie jak kiedyś, kierownicą, mostkiem, a wisienką na torcie powinny być koła, które owszem dają bardzo dużo i znacząco wpływają na to, jak się jeździ, ale też dużo kosztują. Ten Primal po takiej podstawowej modernizacji z ponad 15 kg zszedł na 14 z hakiem, a dołożyłem przecież ciężką sztycę regulowaną, dodałem dwa biegi i zmieniłem amortyzator na większy, a jej koszt to 1330 zł. Oczywiście ta lista to moja subiektywna opinia, ale jestem ciekawy, jaka będzie twoja kolejność, więc śmiało daj znać w komentarzu, co ty byś zmienił.
Dramat pierwszy. Dramat drugi. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli film Ci się podobał, zapraszam do stawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!